Mądrość ludowa mówi, że co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr. To jednak nie do końca prawda w przypadku Cyberpunka 2077. Od 12 miesięcy gra jest naprawiana i choć recenzje graczy w większości zaczęły być bardziej przychylne, to niezadowolona grupa maruderów, osób zawiedzionych stanem gry w dniu premiery, wykrystalizowała się i jestem przekonany, że ichniejszy instynkt skutecznie będzie przeciwdziałać szansie na podróż do Night City. Na ten moment sprzedano prawie 18 milionów kopii gry, ale 13,7 miliona zakupiono w przedsprzedaży. Cały więc rok 2021 przyniósł raptem dodatkowe 4 miliony wolumenu. To cena, jaką producent płaci za zawiedzenie zaufania i zwodzenie posiadaczy słabszych komputerów i konsol poprzedniej generacji. To cena, jaką producent niestety będzie płacił również w przyszłości, wydając nowe tytuły. Mamy jednak 22 rok i próbuję z optymizmem patrzeć w przyszłość. CD Projekt Red obiecał naprawić grę i wygląda na to, że słowa dotrzymuje. Our ultimate goal is to fix the bugs and crashes gamers are experiencing across platforms. Please expect bigger and smaller patches on a regular basis. The first update will be dropping within 10 days and it will be followed by another, more significant one in the following weeks. We will of course continue to work on the game in future updates and improvements beyond that. Our big plans for supporting Cyberpunk in the long term did not change. Chciałbym wierzyć, że roadmapa rozwojowa gry, a szczególnie tryb multiplayer, zapowiedziany przecież, nie poszedł w odstawkę, tylko wróci na agendę studia, jak uspokoi się morze błędów i niepochlebnych opinii. Mam jednak świadomość, że CD Projekt Red jest wierny swojej misji tworzenia przepięknych i wciągających fabuł dla pojedynczego gracza. Prezes studia, Adam Kiciński, wielokrotnie podkreślał, że ta idea jest częścią DNA firmy. W jednym z komunikatów zaznaczył to bardzo wyraźnie, mówiąc raczej o funkcjach wieloosobowych, systemie online, który stopniowo będzie wdrażany w marki studia, aniżeli o pełnoprawnym trybie online. Cokolwiek to znaczy, dzisiaj wiemy, że nic nie wiemy. Dlatego w tym materiale, nie przejmując się zbytnio granicami niewyrażonej wprost semantyki lingwistycznej pana Kicińskiego, pozwoliłem sobie puścić wodze fantazji i przygotowałem krótkie zestawienie tzw. funkcji wieloosobowych, które rad byłbym zobaczyć w bliższej lub dalszej przyszłości w Cyberpunku 2077. Zestawienie jest bardzo subiektywne. Opieram się nie tylko na wzorcach, jakie branża wypracowała w ostatnich latach, aby wydłużyć żywotność swoich tytułów i utrzymywać w długim czasie zaangażowanie bazy graczy, ale również na indywidualnych preferencjach. Te drugie, choć nie zawsze mogą pasować do świata Cyberpunka na pierwszy rzut oka, po odpowiednim przemodelowaniu mogłyby stworzyć nową jakość, być może na równi interesującą i wartościową, co dodatki fabularne. A te, jak wiemy z Wiedźmina III, CD Projekt Red tworzy genialnie. Największą frajdę daje gra z innymi. Ogromna masa tytułów stricte fabularnych, przeznaczonych dla jednego gracza, żyje wiele lat po premierze tylko dlatego, że albo od początku posiadały, albo z czasem wtłoczono w nie tryby wieloosobowych rozgrywek lub kooperacji. Myślę jednak, że proste wdrożenie trybów PvP typu zdobycie flagi, król wzgórza, deathmatch czy drużynowy deathmatch może już dzisiaj nie wystarczyć. Chyba są też tymi, które trudno nazwać funkcjami wieloosobowymi, ale jak wspomniałem wcześniej, nie wiemy nic o planach CD Projektu Czerwonego. Tak czy owak, dzisiaj potrzeba czegoś więcej, aby zaangażować graczy w kooperację. Czegoś, co nie tylko zbuduje wokół gry społeczność, ale po pierwsze pozwoli tym społecznościom się organizować w drużyny, klany, zespoły i gangi i po drugie rywalizować między sobą w sposób bezpośredni lub niebezpośredni poprzez rankingi. Do tego szczypta bardzo dobrze przemyślanych powodów do codziennego uruchamiania gry, które z czasem zmienią się w nagrodę, w wartość płynącą z zaangażowania. I sukces gwarantowany. Naśladując niewątpliwy sukces trybu multi, GTA niech posłuży nam jako pierwszy przykład. Od wydania gry minęło 9 lat, a tryb online jest rozwijany, naprawiany i kalibrowany nieustannie. Z jednej strony zdaje się to irytować, bo podejrzewamy, że odwleka w przyszłość kolejną odsłonę tej kultowej serii, z drugiej strony nie mamy co do tego domysłu pewności. Faktem jest, że Rockstar Games skutecznie angażuje fanów w rozgrywkę sieciową, a przy okazji strumień przychodów płynie nieustannie. W 2013 roku, w roku premiery gry, były to typowe aktywności dla trybów multi. Rozgrywka drużynowa, wszyscy przeciwko wszystkim, trochę wyścigów po drogach i w powietrzu, nic nadzwyczajnego. Potem w kolejnych latach dodano napady, czyli bardzo ciekawe misje dla kilku graczy, podczas których werbowaliśmy gang specjalistów, dzieliliśmy zadania i łupy, zwiększając swój stan posiadania. I tu wchodzimy w ową wartość dla gracza, w rankingowy bilon, który z czasem stał się najważniejszą metryką trybu multiplayer. Istotą, swoistym szkieletem i przyczyną sukcesu. To przemyślana ekonomia świata.
Im więcej zarabiamy w napadach czy w dodanych później trybach prowadzenia biznesu i szmuglu, tym skuteczniej możemy upgrade'ować nasz prestiż. Od zakupu szerokiego asortymentu broni, mniej lub bardziej wymyślnych zaczynając, przez nieziemskie pojazdy i odrzutowce, na apartamentach i fabrykach, ogromnych biznesach kończąc. Kropką nad i potwierdzającą nasze naładowane hajsem kieszenie jest możliwość strzelenia w przeciwnika z działa umieszczonego na orbicie. Wyobraźmy sobie teraz, jaki potencjał na tego rodzaju misje wieloosobowe ma Cyberpunk 2077. Ze swoim ogromnym miastem, które prosi się o wypełnienie. Ulice, budynki, obrzeża. Tam wszędzie mogłaby toczyć się przygoda, w której gracze zrzeszeni w gangi rywalizowaliby ze sobą nawzajem lub ze światem gry, stawiającym każdego dnia i każdego tygodnia nowe wyzwania, zadania i misje. Wyobraźmy sobie, jak szeroki wachlarz możliwości kustomizacji postaci daje już dziś gra. W połączeniu z olbrzymim asortymentem broni, dostępnym w trybie fabularnym i warsztatem craftingowym, otwierają się zupełnie nowe obszary eksplorowania potencjału. Obszary dla projektantów misji, dla scenarzystów, dla speców od środowiska i lokalizacji. Nie mam pojęcia, czy w ogóle możliwa byłaby adaptacja mechanik z trybu dla jednego gracza do wersji wieloosobowej, ale jeśli tak, możliwości ogranicza już tylko wyobraźnia. Świat Cyberpunka 2077 to czasy, w których toczy się rywalizacja o miejsce w hierarchii społecznej, o status. Gdyby tenże został potraktowany jako podstawa ekonomii, tworzy nam się ciekawy system, który łatwo wypełnić nagrodami. I te mogłyby być o wiele bardziej zróżnicowane niż bronie, fabryki, samochody, jachty czy apartamenty w Los Santos. Przyszłość roku 2077 uzasadnia istnienie takich fantów jak chipy, wszczepy, bioniczne kończyny, dające naszemu bohaterowi irracjonalne możliwości. Tym lepsze, rzadsze, bardziej legendarne, im wyższy poziom wyzwania chcemy zaliczyć. Przyszłość roku 2077 uzasadnia istnienie takich zjawisk jak manipulacja czasem, jak przenikanie się rzeczywistości dnia codziennego z wirtualną. Baśniowość i futurystyczność roku 2077 są o wiele bliższe w zakresie ewentualnego potencjału na wykorzystanie takich pomysłów i mechanik, którym bliżej raczej do serii np. Destiny niż GTA. Seria Destiny w obydwu odsłonach robi to moim zdaniem perfekcyjnie, choć oczywiście w jedynce lepiej. Centralny hub, system nagród, rajdy, wyzwania tygodniowe, bractwa, tajemnice przenikających się światów wymieniać można jeszcze długo. To bardzo silnie angażujące elementy codziennej grywalizacji, doprowadzone do postaci, jakiej inne looter-shootery mogą pozazdrościć. Wiem, że znów sięgam po przykład skrajny, bo idea Cyberpunka 2077 nawet w krzywym zwierciadle nie miała nigdy przypominać Destiny. Ale jeśli miałbym skądś czerpać pomysły na tryb wieloosobowy, na sposób myślenia o budowie zaangażowania poprzez kooperację, to właśnie ze źródła, jakie wykreowało Bungie. Owszem, gra ma zaimplementowane różne tryby PvP, w tym szczególnie atrakcyjny Gambit, ale bez nich można się obejść. Wyobraźmy więc sobie rajdy zaprojektowane w sposób umożliwiający utylizację wszystkich możliwości Cyberpunka naraz, elementów świata czy nawet przenikających się światów i stanów świadomości, gdzie misje dla podzielonej drużyny należałoby wykonywać synchronicznie w rzeczywistości powiedzmy doczesnej i wirtualnej. Nie chodzi oczywiście o pójście na łatwiznę i kierowanie graczy tu czy tam, aby wyładowali magazynek w bossa. Chodzi o coś więcej, o budowanie wyzwań wymagających określonego doboru graczy, ich buildów i specjalizacji, dzięki którym w ogóle możliwe będzie ukończenie misji, jako komplementarna, w pełni samowystarczalna drużyna, gdzie każdy z nas ma swoją rolę, przygotowywał się do niej i teraz może święcić triumfy. Nawet taki tytuł jak The Division w odsłonie drugiej doczekał się w pewnym momencie rajdów, a przecież w tej dobrej skądinąd grze cała ich idea sprowadziła się jedynie do maksymalizowania DPS-a i zabijania coraz to silniejszych, bardziej odpornych przeciwników. Mechaniki gry nie zakładały nawet podskoków, które mogłyby nadać dość liniowym misjom złudnego chociaż poczucia przestrzeni. Nie było tam elementów magicznych, parapsychicznych, rozumianych jako oddziaływanie na wroga na odległość, czy majstrowanie w świecie wirtualnym, równoległym. To wszystko Cyberpunk 2077 już ma. I znów, z tych właśnie powodów, produkcja CD Projektu pod kątem ewentualnych misji kooperacyjnych dowolnego rodzaju i rozmiaru leży bliżej Destiny niż wspomnianego The Division czy GTA. Możliwości wydają się być nieograniczone.
Dzielę się garścią przemyśleń, próbując samemu odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki rodzaj rozgrywki kooperacyjnej w Cyberpunku 2077 zachęciłby mnie do zaangażowania się. Oczywiście, że można pójść na skróty i zaimplementować zupełnie tanie, odtwórcze rozwiązania, typu wyścigi po ulicach, tryby PvP solowe i drużynowe, a nawet tryby hordy, gdzie bronimy się przed coraz liczniejszymi i silniejszymi falami przeciwników. Znamy to wszystko. W swoim czasie Ubisoft eksperymentował z trybem dla wielu graczy w serii Skrytobójców. Nie był on zły, a nawet niektóre tryby trybiły całkiem nieźle, bo były mocno osadzone w świecie i zdolnościach asasyna, ale to było za mało, aby na dłużej przykleić graczy do produkcji. Z aktywnościami typu codzienne wyzwania eksperymentuje The Coalition w serii Gears of War od 4. Klasyczne tryby multi były dostępne w tej produkcji od początku, ale dopiero po przejęciu praw od Epic Games zdecydowano się pójść dość szeroko po bandzie i tak przebudowano grę, że próby gamifikacji wypływają cienkimi stróżkami z trybów hordy, ucieczki czy rywalizacji PvP. I rzeczywiście, spędzenie określonego czasu w grze pozwala zdobywać lepsze nagrody, w tym przypadku głównie karty umiejętności, a te z czasem ułatwiają zaliczenie poszczególnych poziomów trudności w trybach rozgrywki wcześniej wymienionych. I wspomniana przed chwilą produkcja, The Division 1 i 2. Od początku była projektowana jako gra zarówno dla jednego, jak i wielu graczy. Największą jej zaletą, moim zdaniem, jest przezroczystość obydwu trybów, neutralność i naturalność przełączania się między nimi, niewybijająca z rytmu zmiana perspektywy gracza. Z samodzielnego przechodzenia przez świat na wieloosobowy. Według mnie taka mechanika jest dzisiaj wersją minimum. CD Projekt Red obiecał kilka lat temu tryb multi i pozostaje nam wierzyć, że obietnicy dotrzyma. Pozostaje nam również trzymać kciuki, aby nie była to próba sięgnięcia po kotlety, które od dekady są nieświeże albo stały się wyłącznie atrybutem gier z zupełnie innej ligi, stawiających tylko i aż na napierdalankę i rozpierduchę na mapie. Wprowadzenie kilku trybów wieloosobowych i wyzwań w stylu zabij 10 tysięcy przeciwników bronią lub 50 tysięcy gołymi rękami albo wyścigów, które trzeba ukończyć wszystkimi pojazdami w grze, to wystarczało w 2008 roku i na przykład tryb multi w GTA 4, typowym tytule dla pojedynczego gracza, cieszył się dużą popularnością. W roku 2022 to zdecydowanie za mało. Kilka lat temu swój romans z tak zwanymi funkcjami wieloosobowymi miało studio BioWare. Niestety Anthem, który odbieram jako próbę upieczenia własnego prosiaka na ogniu popularności Destiny 2, poniósł sromotną klęskę. Pomimo oryginalności samej rozgrywki, niespotykanej wcześniej w dużych tytułach, pomimo kozackiej zdolności bohatera do poruszania się niczym Iron Man, nie odrobiono lekcji z zakresu mechanik i trybów kooperacji oraz płynności w przenikaniu między nimi. Wszystko tam było toporne, ze zbyt wyraźnymi granicami pomiędzy komponentami jedno- i wieloosobowymi. O sklepie z kosmetykami i materiałami do craftingu za realne pieniądze nawet nie wspomnę, bo już przed premierą gra zalatywała dziką monetyzacją na odległość. Rezultat okazał się bardzo efemeryczny. Tytuł żył przynajmniej czterokrotnie krócej niż powstawał. Niech dla deweloperów z Warszawy będzie to tak zwany antywzorzec. Trzymam więc kciuki za CD Projekt Red i z niecierpliwością czekam na moment, w którym założę swój własny obóz na obrzeżach Night City, zorganizuję gang, spakuję do plecaka potrzebną broń i wyruszę na poszukiwanie nowej przygody. Tym razem z kameratami z drugiego końca kabla od mikrofonu. Dziękuję za obejrzenie filmu. Pamiętaj, aby podzielić się swoim komentarzem. Jeśli nie chcesz w przyszłości przegapić podobnych materiałów, pamiętaj, aby subskrybować kanał. Do usłyszenia.